Ciao tutti, Fiat Panda wersji City Cross, czyli takie podejście do miejskiego crossovera, bardziej samochodu miejskiego, segmentu A, ale taki delikatnie uterenowiony, ukrossoverowiony samochód. Dodatki stylistyczne to w tym samochodzie właśnie coś, co szczególnie go wyróżni w tej miejskiej dżungli. W Polsce auto bardzo mało popularne, w tej wersji właśnie Pandy 3. Panda 2 w Polsce była bardzo liczna. Tej Pandy nie widzę tak dużo, raczej tutaj ten tort od Fiata wziął Fiat 500. Nie wiem, czy słusznie, bo to naprawdę bardzo fajny samochód, szczególnie w tej wersji, kiedy mamy wyższy prześwit, a dokładnie 155 mm, co Wam pozwoli na dojazd chociażby nad rzekę, na pole, na jakieś tam rybki, grzybki i tak dalej. Stylistycznie, patrzymy z przodu, takie napompowane zderzaki, tutaj elementy takie również jakieś tam nakładki skrywające przeciwmgielne światła, światła główne halogenowe oraz światła do jazdy dziennej oparte na LEDziku. Jest trochę połyskowego lakieru białego, a także dużo dodatków matowy, czarny plastik, które szczególnie tam właśnie mają uchronić Wasze nadwozie przed porysowaniem. Krótka maska, która skrywa silnik o mocy 70 koni, trzycylindrowy w technologii Mild Hybrid, czyli miękka hybryda. Więcej o tym napędzie będzie oczywiście w filmie z Fiatem 500 oraz w teście tego samochodu. Wystarcza spokojnie ta moc do tak niedużego, ale pojemnego samochodu. Patrząc na niego z tej strony, felga 15, wygląda jak aluminiowa, ale aluminiowa nie jest. Kolejny ukłon w stronę kobiet, stronę mężczyzn i stronę miejskich krawężników, bo jest to kołpaczek i felga stalowa strukturalna. Jak porysujecie, wymieniacie kołpak i z głowy, a wygląda, uważam, bardzo fajnie. Jest najwyższy prześwit, są także właśnie dokładki tutaj, czy na nadkolach, czy na progach. Jest listwa na drzwiach z napisem Cross. Co widzimy z tyłu? Właśnie szyba przechodząca przez obudowę świateł na tylną szybę. Szyba także ciemna. Jest trzeci stop. Jest także listwa z emblematem Panda. Mamy takim jakby zaokrąglonym kwadracie tutaj wiele elementów. W ogóle samochód takim jest trochę zaokrąglonym kwadratem. Czy we wnętrzu, czy przednie światła, czy właśnie takie te tylne przeciwmgielne oraz światło cofania. Są dokładki crossoverowe, ale porakierowane i schowany układ wydechowy. Sylwetka bardzo taka miejska, ścięta. Tutaj nie ma możliwości jakiejś tam niezauważenia przeszkody. Bardzo prostauto pod kątem parkowania, a stylistycznie po włosku uważam schludnie i ładnie. Zapraszam Was do wnętrza i jedziemy. Tak powiedziałem, wszechobecne takie zaokrąglone kwadraty, czy to właśnie na zegarach, czy na radiu, czy również na poduszce przy kierownicy. Sam wyniec kierownicy znamy chociażby właśnie Fiata Tipo, czy Fiata 500, 500X, 500L i tak dalej. Bardzo czytelny, bardzo intuicyjny, z taką ekoskórką tutaj oczywiście na całym wieńcu, sterowanie multimediami, sterowanie również komputerem pokładowym. Patrząc dalej, deska rozdzielcza. Zarówno właśnie na górze deski rozdzielczej, jak i na górze drzwi napis Panda. Taki fajnie, tej ciekawie w różne tam strony. Tutaj widzimy Włosi także dali popis swojego designu. Ciekawie po prostu wyglądającego. Centralnie jest uchwyt na smartfon. Możemy sobie go obracać. Duży, mniejszy smartfon. Mieszczą się wszystkie. Fajna opcja. Uważam, że brakuje tego również w innych samochodach właśnie kategorii miejskiej. Pod tym samym uchwytem również gniazdko USB do ładowania smartfona bądź do Waszych multimediów. A poniżej stacja multimedialna, no bardziej po prostu radio, które odtwarza różne Wasze otwory, czy to z dysku USB, czy z AUXa, czy po prostu po Bluetoothie, również Bluetooth do połączenia z Waszym telefonem komórkowym. Poniżej radia także ustawienia od wspomagania kierownicy, świateł, komputera pokładowego, przeciwmgielnych, grzenia szyb oraz oczywiście wyłącznik start-stopu. Intuicyjne, proste, no szkoda, że nie ma tych nowych multimediów, które chociażby są w Fiacie 500. Jest także spora półka dla pasażera, otwarta i poniżej zamykany schowek. To, co mi się bardzo podoba, to właśnie dążek zmiany biegów, a dokładnie jego umiejscowienie. Jest bardzo blisko kierownicy, to również ukłon dla po prostu świeżych kierowców, dla kierowców, którzy jeżdżą sporo w mieście i sporo tymi biegami manewrują. Skórzany, konsola centralna, dwa przełączniki odbocznych szyb, a także klimatronik, poniżej cup holdery, brak podłogietnika i normalny, taki zwykły, gumowy, ręczny. Fotele. Fotele w tym Fiacie są bardzo, ale to bardzo ekologiczne, bo tam w 90% wykonane z plastiku odzyskanego z mórz i tak dalej. To tam wszystko z tych folderach Fiata. Fajny element, uważam, marketingowa. Również element, który pokazuje, że możemy spokojnie plastik z recyklingu stosować chociażby do produkcji wnętrza samochodu. Pod kątem ich wygody są bardzo zwyczajne. Będzie oczywiście więcej w trakcie jazdy. Mój fotel regulowany także na wysokość. Zapraszam Was na tylną kanapę. No i z tyłu minimum tego, co potrzeba w samochodzie miejskim. Fotel ustawiony pode mnie i miejsce na kolana jest tak akurat. Troszkę tu wbijam się w plecy kierującego.
Poza tym raczej samochód czteroosobowy no jest pas także na piątego pasażera, więc w teorii samochód pięcioosobowy. W cztery osoby raczej spokojnie, w pięć bardzo awaryjnie dla bardzo niedużych osób. Podokietnika brak, za to są izofiksy. Z tyłu korbotronik. A z tyłu kto używa tak często z tyłu tych szyb, jak jest oczywiście klimatronik. Ciemne szyby, tu także na boczkach napis Panda, ale wszędzie po bokach raczej twardy jakiś tam schoweczek także jest. Lampki nie ma. No i tyle. Z tyłu za wiele jakichś tam ekscytacji dla pasażerów. Nie ma, po prostu awaryjna ławeczka, bądź dla małego dziecka, bądź dla dorosłego na chwilę. Jeszcze bagażnik. Dokładna pojemność to litrów 225. Tutaj widzimy twardą blachę od tylnej kanapy, oczywiście kanapa składana, ale jak jest kanapa normalnie złożona, no to bagażnik jest taki na jakieś tam dwie walizeczki, bądź tam po prostu torby z zakupami. W końcu samochód miejski, to się nie doszukujmy jakichś, nie wiem, czy super plastików, czy wielkich bagażników, no bo to auto miejskie. Ale jest normalne koło dojazdowe jeszcze pod podłogą, zestaw naprawczy, lewarek i tak dalej. Zamykamy go takim tutaj sznureczkiem. Pyk, jedziemy. No i jedziemy Pandą City Cross po mieście, bo to chyba samochód, który ma się znaleźć szczególnie w mieście, ale w trasie i poza drogami utwardzonymi również się odnajdzie. Przede wszystkim Panda to samochód z krwi i kości miejski pod kątem zwrotności. Zawracanie, dokładna średnica to 9,7 metra, czyli niecałe 10 metrów zawracania. Wierzcie mi, że spokojnie wystarczy do bardzo komfortowego parkowania, wyjeżdżania z miejsc parkingowych, na parkingach, galeriach handlowych i tak dalej. Ogólnie Fiat Panda, moim zdaniem, to świetny samochód dla początkujących kierowców. Nie bez powodu Włosi kochają Pandę i Panda Milano, Italii, makaroni, pizza i pasta. Samochód produkowany we Włoszech i tam jest samochodem numero uno właśnie we Włoszech. W Polsce nie ma dużo Pand, tu bardziej 500 wyparła właśnie Fiata Pandę pod kątem koncernu Fiata, szczególnie w Polsce, bądź tutaj na tym naszym starym kontynencie, ale Włosi są inni, Włosi uwielbiają Pandę. We Włoszech to wciąż najbardziej popularny, nowy samochód miejski. I nie bez powodu, Panda jest świetna pod kątem widoczności. Powierzchnie szklane, czy wielkie lusterka, nie mam uwag. Osobiście uczyłem się jeździć na Fiacie Pandzie drugiej generacji. Ona była fajna, była idealnie ścięty tyłek, kwadratowa, bardzo, bardzo taka prosta do nauki jazdy, bardzo prosta do właśnie wyczucia. Tutaj troszkę więcej obłości, ale wciąż jakby sylwetka nawiązuje tego, co było we Fiacie Pandzie drugiej generacji. I tutaj również uważam, że jest to auto dla osób, które uczą się jeździć, dla osób, które po prostu potrzebują łatwo wyczuwalnego samochodu miejskiego, bez żadnych martwych punktów, bez żadnych takich stref, które są na przykład, nie wiem, w samochodach typu hatchback, gdzie już te powierzchnie przeszklone są trochę mniejsze i tam musimy troszeczkę bardziej wychylać głowę. Tu nie, faktycznie siedzimy trochę wyżej, mój fotel z regulacją wysokości, fotel Yetiego niestety już nie. To, czego może brakuje mi w mieście, chociażby podokietnika, to jest taki zwyczajny element komfortowy, który po prostu życzyłbym sobie chyba w każdym samochodzie. Tu tego nie ma. Jeżeli chodzi o taką samą intuicyjność właśnie nowej Pandy, bardzo prosto znajdziemy w niej wygodną pozycję za kierownicą. Kierownica, czy kolumna kierownicza regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, co prawda góra-dół, ale i tak ustawiając sobie wygodnie fotel oraz wygodnie kierownicę, macie spokojnie dobrą sylwetkę do jazdy po mieście. W trasie troszkę fotele dadzą się we znaki, bo oje, te fotele są bardzo ekologiczne, bardzo tam wszystko, no i też designem są ciekawe. O tyle komfortem już niekoniecznie. Są dosyć twarde, wyprofilowanie w nich jest raczej żadne, więc jakby fotel nie jest najmocniejszym punktem Pandy, ale podobnie fotel w nowej 500. Tutaj raczej ten komfort tam gdzieś po dwóch godzinach podróży jest taki mizerny. Sam fotel jednak to, co ma, powinien mieć. Wszystko tam jakby, o, twardy zagłówek. No, opieranie głowy zagłówek nie jest szczególnie komfortowe. Podstawa nowej Pandy to tam kwota poniżej 400 tysięcy złotych, więc no tutaj musimy znaleźć wiele oszczędności, które poczynili księgowi, potem również inżynierowie i osoby montujące ten samochód, ale pod kątem jakby samego spasowania elementów nie mam uwag. Zawieszenie w Pandzie jest skrajnie komfortowe. Ono nie jest ani trochę usportowione, ani trochę takie jakieś fajnie prowadzące się. Ten samochód po prostu jest z krwi i kości samochodem miejskim. On przede wszystkim ma dawać Wam komfort na dziurach. I to wychodzi mu znakomicie. Konstrukcja dosyć prosta. MacPherson z przodu, a belka skrętna z tyłu. To wszystko jednak, cały ten zestaw powoduje
włącznie z tymi felgami i z oponami, że jest tu bardzo komfortowo w samochodzie. Pod kątem takich szybkich jakichś manewrów czujemy, jest to troszeczkę wyżej zawieszone auto, taka bardziej sylwetka takiego mini kiosku, mini pudełka, więc on nie jest jakoś tam bardzo podatny, żeby super pozytywnie przechodzić testy łosia. Ale kto pandą pokonuje dynamiczne testy łosia? Ten samochód, patrzcie jak teraz, po prostu ma jeździć komfortowo po dziurach i ekonomicznie po tych dziurach. I to wychodziło bardzo dobrze. Jednostka napędowa, w naszym przypadku podobny silnik, a nawet ten sam, który był testowany przeze mnie niedawno w 500-ce. Czyli litrowy silnik Mild Hybrid. Czemu to silnik Mild Hybrid? Dokładnie wytłumaczyłem Wam, jak on działa, na czym polega ta właśnie technologia tej miękkiej hybrydy w filmie z Fiatem 500. I do tego filmu Was tutaj odsyłam. U nas moc 70 koni i spalanie w mieście to między 6 a 6,5 litra na 100 km. Uważam bardzo przyzwoicie, Pantom też jakoś nie zasuwamy mocno. To nie jest samochód do jakichś tam miejskich street racingu. To jest zwyczajny samochód do po prostu poruszania się po mieście. W trasie również, sprawdza się bez problemu, bo spalanie na takich drogach międzymiastowych to około 5-5,5 litra, bez najmniejszego problemu. Na autostradzie, no właśnie, tam poruszamy się prędkościami do 130 na godzinę. Uważam, że w tym samochodzie jest komfortowo pod kątem głośności, czyli wygłuszenia, i komfortowo pod kątem pewności prowadzenia. Powyżej 140-130 ten samochód już nie jest taki przewidywalny, więc osobiście nie polecam. Do 140, do 130 jest po prostu bardzo ok. Później macie inne samochody wyższych segmentów do pokonywania dłuższych dystansy. A Panda głównie to miasto, drogi międzymiastowe i sporadycznie autostrada. O ile nowa 500 to samochód głównie podobający się jednak kobietom. Jasne, jest kilku mężczyzn, że lubią ten samochód za jego sylwetkę, za jego ten właśnie retro styl. Pewnie. Ale kojarzymy go głównie z kobietami. O tyle nowa Panda, sami przyznajcie wizualnie, czy z zewnątrz, czy wewnątrz, to samochód, którego na pewno nie powstydzą się, czy to właśnie mężczyźni, czy kobiety. Uniwersalne auto pod kątem stylistyki i również pod kątem jego użytkowania. To jest auto raczej dla dwóch osób, które sporadycznie przewożą kogoś na tylnej kanapie, ale jak widzieliście, nawet ja tam się mieszczę, są izofiksy, tutaj zapniemy spokojnie swoje małe pociechy. Auto 2+1 z jakimś tam delikatnym bagażem. Jedziemy nową Pandą w trasie. Sami zobaczcie, wygłuszenie przy 90 w zupełności wystarcza. Jest dosyć taki niekorzystny boczny wiatr, a mimo tej wysokiej sylwetki i wyższy prześwit nie ma problemu. Auto jest w pełni stabilne przy tego typu prędkości. W Pandzie również w trasie lusterka. To coś, co powiem kilka razy, ale fajnie, że mały samochód miejski, a ma naprawdę spore lusterka, które szczególnie dla młodych kierowców są bardzo ważne i wykorzystujemy je w pełni. To jest dla mnie potężna zaleta Pandy i właśnie te powierzchnie przeszklone, no z ciekawymi, przyciemnionymi tylnymi szybami. Tutaj troszeczkę płeć przeciwna może w Pandzie ponarzekać, bo ile Yeti ma swoje lusterko, a lampeczka jest taka, jak jeszcze kiedyś ją znaliśmy, nie wiem, tam z jakichś Lublinów czy skądś, o tyle kierowca no już nie ma nic, ma tylko ciał Fiat i nic więcej, tylko naklejeczka, ale tutaj nie ma. Tu właśnie również widzimy takie delikatne oszczędności na rozwiązaniach czy na materiałach. Tak już jest, w końcu samochód, no, budżetowy. Także z tego miejsca, razem z Yetim, żegnamy się z nową Pandą. Jak się podobało, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się już na kolejnym filmie. A Wy co wolicie, microsowery? Czy może właśnie takie samochody mieszczuchy tego segmentu A, no może segmentu B, takie, które znamy z polskich ulic, a nawet włoskich ulic. Dzięki, pozdrawiam i do kolejnego filmu. Na razie.